I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. Heja, ludzie i ludziska. The local vigilantes exposed him as the leader and put a generous price on his head. Heja, ludzie i ludziska, z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku serii Call of Juarez Gunslinger. Silas mi bezczelnie przerwał moje przywitanie. A wiecie, co to oznacza mniej więcej? Że się chyba z tym kolegą nie polubimy, czyż nie? No nie no, może się polubimy, może się nie polubimy, w każdym razie przerwał mi przywitanie. Co nie byłoby zbyt miłe z jego strony, przyznaję otwarcie. Dlatego teraz spauzowałem grę specjalnie po to, aby mógł się specjalnie przywitać, więc... No co, kontynuujmy naszą przygodę. Rozdajmy sobie... I ulepszmy sobie... Dodajmy sobie umiejętność, znaczy się, tak chciałem to ująć. Dodajmy sobie umiejętność cut, egzekucja pobliskich wrogów. Rozdaję strzały czołowe z celowania, naciśnięcie i przytrzymanie kół, zużyję całą twoją koncentrację, zamiast za to przeprowadzić egzekucję pobliskich wrogów perfekcyjnymi strzałami w głowę. I więcej koncentracji poświęcisz, tym więcej przeciwniku zginie. Brzmi fajnie. No i mamy nasz złoty karabin, to teraz... Będziemy sobie lecieli w to drzewko umiejętności, mianowicie w Desperado, wyposażony w dwa rewolwery. Dobra, Akimbo Desperado to nam da rzeźbionego rangera, nie za bardzo, ale zdobiony quick shooter już jak najbardziej mnie usatysfakcjonuje. I proszę bardzo, jak pięknie wygląda ten złoty karabin, no po prostu śliczny, cudny! Dobra, lecimy z tematem. Z następną misją fabularną. Z następną częścią tej opowieści, jaką nam Silas prezentował. Znajdź wejście do kopalni. No okej, się znajdzie wejście do kopalni, jak najbardziej. Tylko się jeszcze tutaj przy okazji obada to i tamto. O proszę, mamy tutaj dwóch niemilców. Proszę bardzo, jak ładnie się złożyło wszystko. Tylko pewnie coś obstawiam, że będzie to coś na zasadzie... Tylko obstawiam, że to będzie pewnie coś na zasadzie, że jak zeskoczysz z tej skały, to ona automatycznie zginę. A wiecie co? YOLO. Samuel Colt made them equal. O, proszę bardzo. Tylko dwie kule i już panowie leżą. Tak po prostu. Tak to się załatwia na dzikim zachodzie, a nie się pieści jakoś z tematem, tak bez sensu nie. Ale tak swoją drogą mnie zastanawia, dlaczego by było w ogóle takie fajne je budubu i wszystko fajnie. No, kurczak tutaj padł. No, było blisko z tym dynamitem, przyznaję. Dobra, to... Aha, teraz tędy, okej. Ogarnąłem. To teraz naszej kolece jest... Henry Plummer, powiadasz, Silas. Badabum, badab... O, fuck! Dobra. Dwa badabum wystarczy i... Dobra, z drugiej strony trochę mało tej amunicji. O, proszę bardzo, jak pięknie weszło, kurde. Sześciostrzałowiec na rangera. A spróbujmy sobie z tego rangera postrzelać. A zobaczmy, jak to mniej więcej działa, jak z czym to się je w ogóle. Jakie to ma kopyto właśnie. Dopóki nie mamy quick shootera, to możemy sobie z tego spokojnie strzelać. O! Oh! No tak. Ale pierwszego strzału to ja na pewno nie trafię. Whoops. Ktoś chyba padł. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. Oj tam, damy radę, Silas. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. I thought I was some kind of hero. Oj tam, Silas, naprawdę weź już, przesadzasz po prostu. Jesteśmy naprawdę badasowym kowbojem, który nie boi się niczego.
I had something I needed to figure out. Co konkretnie masz na myśli, Silas? I had a few ideas on how to get into that mine. But once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. No, generalnie obowiązuje tutaj zdecydowanie zasada balansu właśnie ścieżek. Złoty karabin na strzelbę. No tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Wow, gdzie? Skąd? Z góry? Chcesz oberwać? Chcesz oberwać, jasne. Inaczej byś nie strzelał do mnie. Więc oberwałeś, więc zginąłeś. Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. No dobra, to teraz pytanie, jak się odnajdziemy? Corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as that. Okej, czyli generalnie chyba nas czeka teraz zatem zbłądzeniem po właśnie tych mrocznych korytarzach. Nie no, może nie do końca mrocznych, ale ciemnych z całą pewnością. I co my tu mamy? A, ma amunicję, proszę bardzo, jak ładnie. I gdzie? Skąd? Z góry! Proszę bardzo. A stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. No, a tego byśmy zdecydowanie nie chcieli. E? Gdzie jesteś? Oj, chyba zasłużyłeś. Zadarłeś z całym Silasem Griffsem. Więc raczej czeka cię marny los. Oh fuck! Chłopie! Zgińże! O, proszę bardzo, dziękuję. Nie można było tak od razu? Tylko musiałeś się lepiej popieścić ze mną trochę, pobawić się? Nie mogłeś tak po prostu zginąć? Znacznie byś mi ułatwił robotę, wiesz? Ale coś, z drugiej strony nie jesteś raczej skłonny do... O! Amunicja karabinowa, proszę bardzo, to mi się podoba. Lubię to, me gusta nawet bym powiedział. No, to teraz sobie pobawię mi właśnie karabiny i... Wow. Nie wysadzić się w powietrze, mówisz, Silas, i... Gunpowder and dynamite everywhere. A body has to know what he's shooting at. Oh shit! Ostrożnie, ostrożnie. Jeden fałszywy ruch i skończymy marnie. Ale tak fest marnie. I w ogóle gdzieś jest okruch prawdy, którego chyba nie zbiorę, jako że spadłem właśnie tutaj na dół. Także gra mi nie pozwoli. A nie, pozwoli jednak. Spokojnie, zaraz tam do was przyjdę, tylko najpierw poszukam tego okruchu prawdy. Bo mi bardzo na nim zależy, wiecie? Nie wiem, jest na górze, na dole? Hello, okruszku! Gdzie jesteś, okruszku? Szukam cię! You can't hide forever, sratatata. Dobra, jak tak bardzo chcesz zginąć, to proszę bardzo. O, jest okruch prawdy. Sekret odnaleziono, gorączka złota. No cześć. Serio? Serio to nie trafiło w niego? A to w ogóle była jeszcze głowa? What? What? Przybiłem go do ściany? Serio? Naprawdę? Nie robicie sobie ze mnie jaja ani nic? One wrong bullet could have turned that mine into a dead blast. Fuck, nie w tę stronę! Shit! No! Trochę nie przybiegło to po mojej myśli. Wow. To jest chyba znak, że musimy spadać stąd. Dobra, skok wiary! Pach, 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 pach! It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. A co dokładnie Silas ma na myśli? Otóż patrzcie! Instead, I spotted a ladder. Way into the mine from the opposite side. O, jak to już wie, naprawdę wiele razy mówiłem. Narracja w tej grze jest po prostu fenomenalna. Po prostu coś wspaniałego, artyst sam w sobie. That approach seemed more sensible at the time. No dokładnie. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me.
Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I was determined not to give up, however. Dobra, tak średnio nam ten skok wyszedł, ale z drugiej strony przynajmniej żyjemy i możemy iść dalej. Tym oto tunelem. Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Wait a second, czego nie mogę przejść? O, dobra, już mogę. Fajnie. Wej! Ty przecież nie żyłeś! Więc jak to możliwe, że jeszcze tutaj dychasz? Określ się, wytłumacz mi swoje zachowanie tutaj przedstawione. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. O, proszę! Gra stawia nas przed wyborem, powiadacie? O kurde! Oż ty w mordę! Wybór! No, ciężki wybór, czy chcemy wjechać windą, tak oficjalnie, czy może chcemy się przekraść drabiną? Przekradnięcie się drabiną dla mnie jest bardziej tutaj lepszym rozwiązaniem. Bardziej lepszym rozwiązaniem, aha, dobra, fajnie. Wszystko jasne. Ale wiecie chyba, co mam na myśli. Mówisz, Sajla, że się rozpłyłeś. Śmiesznie, haha. O, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I proszę bardzo, załatwieni, bardzo ładnie. Bardzo ładny, prawidłowy sposób, za pomocą Rangera. W sumie nie jest taki zły ten pistolet znowu. Wow, to mi weszło ładnie teraz. Wow. Aha. Nie ma to jak detonować dynamit, jak ten jest 2 metry przed tobą. Spoci. What? Dobra, to znowu było identyczne zagranie z mojej strony. O, tam jest jeden typ, tam jest drugi, tu jest trzeci. Proszę, bada bu. Ktoś tam jeszcze jest? Czy ktoś tam jeszcze jest? Czy ktoś tutaj przebywa jeszcze żywy? Ktoś tu pozostał? Czy może nie szczególnie tak jak to jest zgodnie z moim planem? Wygląda to, że jest tak jak mówię. Że wszystko się pięknie zgadza. Okej, okay, tutaj będzie jadka zdecydowanie. To miejsce po prostu zostało tak zaprojektowane, że po prostu nie ma bata, żeby tu jakiejś jadki nie było. No zobaczcie tylko! Zamknięta arena, zamknięta przestrzeń. Tutaj jakaś kładka. No i coś się ewidentnie wczytuje. Ewidentnie załącza się cutscenka. Szeryf! Bandziok! Kawał łotra! Henry Plummer! Czyli tak jak mówiłem mniej więcej. Będzie jadka. Ale spokojnie, załatwimy go. Dobra, spokojnie, ogarniemy go. Będzie dobrze. Tylko gdzie jest właśnie nasz pan Plummer? Dobra, cyk, jedna główka, cyk, druga główka, cyk, trzecia główka, cyk, czwarta główka. I cztery główki tylko weszły. Aha, chyba mu zjechaliśmy właśnie połowę HP. Dobrze, dobrze, prawidłowo. Dobra, ciach. Wow! Gdzie? Wow! Ładnie, ładnie, kurde! Dobra. Wow! Kurde! Jakie kombosy nagle ładnie wchodzą tutaj. Dobra, gdzie jest co? Gdzie jest nasz Plummer? Gdzie jest... O! Jest Plummer! Proszę bardzo. Dobra, z koncentracją trochę słabo, ale damy radę. Będzie dobrze. Ciach. Proszę bardzo. Kolejna połowa HP-ków zjechana. Ciach. Ciach. No, come on! Oberwizie! O! Fuck! Taktyczny cover. Taktyczne przeładowanie i równie taktyczna zmiana pozycji. Doleci? Nie, nie doleci. Chociaż!
Chociaż! Au, 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 ała, 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 ała. Zgiń. Pada bum. I leży! Him and his crew were worth their weight in gold. W sumie nie było tak źle, tak patrzę. I was officially a bounty hunter. Yeah, bounty hunter. Zabitych 50, celność 78%! Kurde, co jak co, ale gry z Silicon Valley Gunslinger też słyną nieoficjalnie. Znaczy się nie tyle co bardziej nieoficjalnie, co po prostu według mnie słyną właśnie z tej rzeczy, że zawsze celność jest naprawdę na relatywnie wysokim poziomie, na poziomie co najmniej 50%. No chyba, że ktoś strzela jak głupi. No to wtedy mam wtedy dość standardową celność na poziomie 30-20%. Ale tak to normalnie właśnie broni jednostrzałowe, półautomatyczne sprawiają właśnie, że celność w tej grze ostatecznie jest bardzo wysoka. Ulubiona broń Ranger, ulubiona nagroda między oczy. Dobra, lecimy dalej. Mamy dopiero 16 minut odcinka, czyli jeszcze sporo czasu mamy w zasadzie. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. O, proszę bardzo, John Wesley! Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Mówicie, że jest szybki jak diabli? No! Silas stwierdzi, że został odsłony nagrodą z dość środki koniecznej do wyścigu za Roscoe Bobem Bryantem. Okej. Okay. Kurczę, no w swoją drogą też powiem wam, że fajny jest motyw z tym, że podczas czytywania nie pokazuje nam się tylko właśnie, pokazuje się nam nie tylko podpowiedzi, ale też pewne tutaj rzeczy związane z fabułą właśnie, które wyjaśniają pewne elementy. I dodged death many what? No ładne przywitanie nam się szykuje! Ale tak i powiem wam, że bardzo ładne przywitanie nawet. Wow! Przecież mam karabin! Dobra, to wiecie co, władujmy sobie jeden punkt Desperado. Właśnie, Akimbo, Dual Wielding, głębokie kieszenie się przyda. Dłuższe kombinacje. Płonące lufy Desperado, szybkie przeładowanie. O, to się przyda. Zwiększona zwinność w trybie koncentracji. Okej, okay, to się przyda też. Przeładowywanie w biegu. Kurde, wszystko tu się przyda, tak patrzę. Wow, dobra, nie ma bata. Ej, serio? Wow. Dobra, idzie do konkretnie póki co i shit. Dobra, gdzie idzie? O, tutaj. Proszę bardzo. Gdzie są następni? Bo na razie robi się tutaj dość groźnie. O, mam cię. O, pan jeszcze w ruchu trafiony. Chociaż gra tego specjalnie nie uznała. Dobra, gdzieś jest ewidentnie okruch prawdy. Ja go chętnie znajdę tutaj. Very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. A, Hardin was waiting for me. Hardin czekał i co? Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. Don't you think so, Ben? Oh, my Boże, Silas! John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Aha, takie coś mówisz. Dobra, no to... O! Cześć, krówki! Co tam? Czekajcie, mam dynamit? Yep!
Mam dynamit, zdecydowanie. No to rzućmy go im. I proszę bardzo. Spada boom. Dwóch załatwionych dynamitem. Jeden dobity karabinem. I proszę bardzo. Oh shit! No, traf! I had to spill a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. No, i tak ma być, drodzy panowie. Wow! Gdzie? Koncentracja niczego nie wskazuje. Ani nikogo. Strzelba? Nie, niespecjalnie. What the fuck? Quick shooter! Quick shooter! O mój Boże, quick shooter! O mój Boże, uwielbiam, uwielbiam! Najlepiej! Hashtag najlepiej! Dobra. Patrzcie, jakieś przeładowanie. Kurde, no, jaka szybko strzelność, no! Quick shooter w końcu, no! Sama nazwa wskazuje przecież. No, skin! Kole oko, kogo od śmierci. A co, kole oko za zabicie z dalekiego dystansu. O, pada boom. Aj, ufa, chował się i... No, zgin! Zginie, ja cię proszę. Albo nie proszę, ja cię nawet ubłagam o to, żeby zginął. No, chyba raczej go niespecjalnie. O, raczej tutaj chyba niespecjalnie jest. Mogę tu skoczyć albo coś? No, Silas. Okej, skaczesz niby, ale z drugiej strony tak trochę mizernie skaczesz, powiem ci. O, teraz skoczyłeś na przykład. O! Silas, wiem, że... A dobra, dupa. Nie da rady tam wejść. Nie da się rady. A, chociaż może? O, jednak się da! Naprawdę, tu jest drabina! Ech! Fuck my life! Naprawdę! Męczę się tu, żeby tutaj jakiegoś parkura odwalić. A tu tymczasem okazuje się, że tu jest drabina, która prowadzi do nas do znajdki związanej z Johnem Wesley Hardinem. Auć! To był niezbyt rozsądny wybór z mojej strony, ale no cóż. No zdarza się. Steeled myself for the fight ahead, for as good as I was. Deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. A proszę, Silas jednak się boi, ja rozumiem twój stali. Bardzo ładnie. Dawać mi te quick shootery i się teraz rozstrzelamy. No, proszę bardzo, jeden załatwiony. Gdzieś tu? O, tędy! Proszę bardzo. Jest pięknie, leżą i... Fuck. Niedobrze, niedobrze i... Ktoś tutaj jest? Ktoś tu zdecydowanie jest. Bada, bada, bada! Oh, fuck. Nie. Bada, 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 bada! Nie! Nie pozwolę ci na to! Haha, kurde no. Strzelanie z quick shooterem mi sprawia taką satysfakcję, że normalnie... Ja cię pierdzielę, no, bez kitu. Po prostu zasypuję cię przeciwnika łowiem. Bada, bada. Dobra. Bada, 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 bada! Pięknie. Co prawda się wystrzeliwuje z tego amunicji jak głupi, ale... No hej, quick shooter! Bada, bada. A bo wiecie co, weźmy karabin do łapy i zróbmy to inaczej. Mamy pełną koncentrację, tak średnio bym powiedział i... Teraz jest w miarę pełna i... Bada boom, bada boom. I tyle? O, tu jesteś. No cześć. Gdzie, gdzie? O, tutaj. Bada boom. Proszę bardzo. I think I already mentioned that I found Harden in this very saloon. No, probably. A gdzieś tutaj okna albo coś? What the fuck, kule odporne? Dobra, niech będą, że kule odporne na okna. Dobra, to teraz by się przydało ogarnąć. A wiecie co? Pakiet, dynamit. Proszę bardzo. Tak to się robi na Dzikim Zachodzie. I bada boom, bada boom, bada boom. Trzech leży, bardzo ładnie, elegancko, tak to się robi na Dzikim Zachodzie. Bada boom. O!
hostility. Wow, gdzie? O! To jest? Nie, to nie jest zdecydowanie okruch prawdy, który bym chciał bardzo znaleźć. Badabum. Krok od śmierci, ponownie. No gdzie jest ten okruch prawdy? No goddammit. Na górze? Wow, ała, boli, ała. Tu jesteś! No, pięknie, bańka. Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Ej, okrucha prawdy nie znalazłem! To nie fair! Unfair! Z jednej strony unfair, z drugiej strony mamy problem. Urodzony morderca. Zabił człowieka za chrapanie. 40 kolejnych za oddychanie. John Wesley Hardin. I ten pojedynek będzie wyjątkowy! Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. A jak, dlaczego będzie wyjątkowy? No cóż, po pierwsze, nie będziemy mieli prawie w ogóle czasu na reakcję. O, zbliża się ten moment i... Właśnie, John Wesley wyciąga swoją broń, a my jedyne co możemy robić to się uchylać na razie. O, uchyl się, pięknie Silas. Uchyl się! That man was faster than grease lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon, just like this one. Anybody else for another beer? Ben? Ale przecież no... Przecież ładnie kula leciała w jego stronę, no! Powinien zginąć z mojej ręki, no! Ej, teraz mi jest smutno i zimno! Jednocześnie! Bo gra nawet nie przewidziała takiego scenariusza, że gracz jakimś cudem trafi właśnie w Johna Wesleya i... No nie ma pojedynku już dobrze honorowo wygrany, ale z drugiej strony, no... No cóż, no, ten pojedynek się właściwie nie rozstrzygnął według gry. Także, no... Smutno mi. Celność 58% jeszcze. Dobra, kontynuujemy i kończymy odcinek. Licząc na jakąś ciekawą cutscenkę. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Rozdział 5. Szary wilk. O, proszę, czy się kojarzy się jakiś inny wątek? I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Okej, będzie ciekawie. Silas Gry wciąż ścigał groźnych przestępców, takich jak Wes Hardin, z nadzieją, że w końcu wpadnie na trop Boba Bryanta. No, zobaczymy, czy wpadnie. Ale to w kolejnym odcinku dopiero, jak już pewnie się domyślacie, bo on trwa te 29 minut już właściwie i... wypadałoby go skończyć. O kurde, następny odcinek zaczniemy pięknymi widoczkami. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The US Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die a cruel and painful death. Okej. No to następny odcinek zaczniemy już naprawdę ładnymi widoczkami, także... O, w ogóle, jako że zebraliśmy okruch prawdy, to nam się pokazała informacja, że jest do odkrycia i w ogóle, etc. Ale w każdym razie, dziękuję wam serdecznie za uwagę, to było Call of Juarez Gunslinger, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!